vlogu na moim kanale. Nagrywam, słuchajcie, dzisiaj tego vloga dlatego, że chciałabym Was zabrać w dwa miejsca. Jedno to miejsce, w którym ja, słuchajcie, nigdy w swoim życiu nie byłam, a które istnieje już dobrych kilkadziesiąt lat w Warszawie. I ja już Wam zaraz powiem, co to jest za miejsce, czyli Fotoplastikon. Miejsce, słuchajcie, w którym można oglądać stare zdjęcia. I to w takim klimacie lat międzywojennych, a ten Fotoplastikon na pewno, jeżeli kiedykolwiek oglądaliście Czas Honoru i inne seriale tego typu, mogliście tam zobaczyć. On znajduje się na Alejach Jerozolimskich 51 i ja dzisiaj, słuchajcie, się tam wybieram, żeby sama po pierwsze obejrzeć zdjęcia, które tam są wyświetlane, a po drugie trochę przenieść się w czasie. Więc stwierdziłam, że ja Wam pokażę to miejsce, bo może komuś z Was przyjdzie do głowy, żeby się tam wybrać, może się tym zainteresujecie. Nie mam zielonego, słuchajcie, pojęcia, jakie zdjęcia są tam wyświetlane. Czy tam są zdjęcia, słuchajcie, wyświetlane tylko Warszawy międzywojennej, czy też inne zdjęcia. Także o tym przekonam się, kiedy tam dotrę i kiedy później Wam o tym powiem, co tam zobaczyłam. A druga rzecz to jest, słuchajcie, selfie z idolem, który nie żyje, ale to, jak to jest możliwe, to ja Wam pokażę i wytłumaczę trochę później, także słuchajcie, ja już nie przedłużam, ubieram się, zabieram Was ze sobą i zapraszam Was do oglądania, żebyście zobaczyli, jak to w ogóle jest możliwe, zrobić sobie selfie z idolem, który nie żyje bardzo dużą ilość lat. Podziemnym. A to się bardzo, ale to bardzo rzadko zdarza. A teraz idę szukać tego numeru 51 i mam nadzieję, że chociaż trochę będzie mnie słychać, no nie wiem, bo jestem w środku miasta. Także chciałam właśnie zaupdate'ować, że się udało. Bo ja się kompletnie nie orientuję pod ziemią i często wychodzę nie tym wyjściem, co potrzeba. Posłuchajcie mej piosenki i o litość błagam Was. Rzewne tony, rzewne dźwięki, wzruszą marmur, beton, glas. Czy do wyciągniętej ręki padnie grosz czy złotych 100? Mnie nie zależy, bądźmy szczerzy, grunt to aby szło. Już taki jestem, zimny drań i dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Moja niania nad kołyską tak śpiewała mi co dzień, że zdobędę w życiu wszystko i usunę wszystkich w cień. No i prawdy była blisko, ale w tym jest właśnie sęk, że chodzę sobie, nic nie robię i to jest mój wdzięk. Już taki jestem, zimny drań i dobrze mi jestem, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Kto mi z Państwa tu zazdrości? Mej rodzinki, wujków, cioci. Jak się, słuchajcie, zastanawialiście kiedykolwiek, czy jest to możliwe, żeby zrobić sobie selfie ze swoim idolem, to jest. Przedstawiam Wam Eugeniusza Bodo. Z Iną Benitą są tutaj na zdjęciu i zaraz Wam to udowodnię, że będę mieć z nim selfie. Mam nadzieję, że byłam słyszalna. Zrobiłam selfie, słuchajcie, i gdzie prowadzą wszystkie drogi? Do Costa Coffee. Także zmierzam w tamtą stronę. Na pewno Wam pokażę, co zamówiłam.
do domu i wyszło słońce, a jeszcze w międzyczasie, jak byłam na zewnątrz, padał deszcz. A na popołudnie okazuje się, że niebo wita nas słonecznie. Ale do czego zmierzam? Bo chciałabym Wam jeszcze trochę opowiedzieć o tym fotoplastikonie. Jak mogliście zauważyć na wcześniejszych klipach, byłam w tym miejscu. Bardzo mi się tam, słuchajcie, podobało. Przepraszam Was z góry też za to, że jakość tego nagrania nie była jakaś super fajna, ale tam było strasznie ciemno, więc niestety moja kamera nie dawała sobie z tym rady. Ale chciałabym Wam pokrótce opowiedzieć historię tego miejsca, dlatego że ona jest bardzo ciekawa. A nie chciałam tego robić na ulicy z tego względu, że ten fotoplastikon, tak jak już Wam powiedziałam, znajduje się na Alejach Jerozolimskich, a to jest po prostu, słuchajcie, centrum miasta, więc jest strasznie głośno, huczno i byście nic nie usłyszeli, a podpytałam jeszcze trochę panią, która mnie tam wpuściła o pewne rzeczy, żeby Wam cokolwiek powiedzieć. Słuchajcie, ten fotoplastikon powstał w 1901 roku i z małymi przerwami, dlatego że zmieniał często właścicieli, działa do dzisiaj. W tym momencie administratorem tegoż miejsca jest Muzeum Powstania Warszawskiego. I słuchajcie, tam są wyświetlane zdjęcia. Wchodzicie i możecie po prostu sobie usiąść i oglądać fotografie. Fotografie z tamtych czasów i z różnych okresów. Ja dzisiaj, słuchajcie, obejrzałam fotografię Afganistanu z lat 60. Po obejrzeniu tych fotografii spytałam panią, czy można też oglądać zdjęcia przedwojennej Warszawy. Pani mi potwierdziła, że tak, ale ekspozycja jest, słuchajcie, zmieniana co miesiąc. I akurat skończyło się wyświetlanie przedwojennej Warszawy w tym momencie, w którym ja przyszłam, i w tym miesiącu mamy Afganistan w latach 60. Są to, słuchajcie, już kolorowe zdjęcia, ale mniemam, że jeżeli chodzi o przedwojenną Warszawę, to będziemy raczej oglądać tylko i wyłącznie zdjęcia czarno-białe. W tyle też leciała muzyka, taka, wiecie, afrykańska. Byłam tam, słuchajcie, około 20 minut. I obejrzałam bardzo dużą ilość zdjęć. Nie powiem Wam dokładnie, ile ich było, ale naprawdę te klatki przechodziły dosyć szybko. To, słuchajcie, była innowacja jak na tamte czasy. Wiecie, wtedy nie było internetu i nie można było sobie wklikać w Google Afganistan, jak wygląda, tak jak możemy to zrobić dzisiaj, więc ludzie tam na pewno przychodzili i na pewno chcieli się dowiedzieć czegoś ciekawego, jak wygląda inny świat, świat nie w Warszawie, świat nie w Polsce. Zapytałam też panią, która tam pracuje, o to, jak dużo ludzi tam przychodzi, więc powiedziała mi, że bardzo dużo ludzi przychodzi tam w wakacje i są to generalnie rzecz biorąc turyści, ale nie tylko turyści zagraniczni, bo także turyści polscy z innych miast. Powiedziała mi też, słuchajcie, także to, że taka maszyna, która wyświetla tak zdjęcia jak tam, jest też w innych miastach w Polsce, ale w Warszawie jest tylko jedna, w przedwojennej kamienicy, tak jak Wam powiedziałam, na Alejach Jerozolimskich 51. To jest kamienica, tak słuchajcie, naprzeciwko Pałacu Kultury. Jak klepiecie w mapy Google, to Wam wyskoczy. Ja Was serdecznie zachęcam do odwiedzenia tego miejsca, jeżeli będziecie w Warszawie. W czwartek, słuchajcie, czyli dzisiaj, kiedy ja byłam, wstęp jest bezpłatny, a tak normalnie to kosztuje 6 zł bilet normalny, a ulgowy 4, także to jest taka, słuchajcie, kwota, że nawet jeżeli nie będziecie w czwartek akurat w Warszawie, to zachęcam Was do odwiedzenia tego miejsca, bo jak ja przekroczyłam próg tego fotoplastikonu, to miałam wrażenie, jakbym z Warszawy, która jest w 2019 roku, przeniosła się do Warszawy lat 20. i 30. Słuchajcie, coś magicznego. To jest Warszawa i w ogóle Polska, o której ja zawsze marzyłam w głowie, za którą ja strasznie tęsknię, dlatego że to, jak wtedy, słuchajcie, wyglądał nasz kraj, to jak ludzie żyli sobie wtedy, to jest coś magicznego, to już nigdy do nas nie wróci, a w takich miejscach właśnie możemy to zobaczyć, jak to wyglądało, jak to było i trochę poczuć magię tamtych czasów, moim zdaniem. Selfie z moim nieżyjącym idolem też wykonałam, co mogliście obejrzeć na wcześniejszych klipach. Ale słuchajcie, to zdjęcie Eugeniusza Bodo i Idy Benity jest na ulicy Puławskiej, to chyba dalej jest cały czas Puławska. Przystanek tramwajowy, słuchajcie, Morskie Oko. Ja wyczaiłam ten plakat już dawno, dawno temu, ale jakoś nie było mi po drodze, żeby się tam wybrać i zrobić zdjęcie. A bardzo chciałam, więc zdecydowałam, że jeżeli dzisiaj wybieram się do centrum, to z centrum tam pojadę i cyknę
fotkę. Ludzie dziwnie na mnie patrzyli, ale to już mnie kompletnie nie dziwi, bo jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek nagrywał coś na zewnątrz, to ludzie zawsze się gapią, bo nie rozumieją, ale to myślę, że już niedługo się raczej zmieni i każdy będzie wiedział, o co chodzi, że to jest taka praca w 2019 roku. To jest, słuchajcie, zdjęcie z filmu Jego Ekscelencja Subiekt, z tego co pamiętam, dlatego że Eugeniusz Bodo grał tam z Idą Benitą i to jest taka scena, w której Eugeniusz wychodzi chyba z domu tej dziewczyny, w której się zakochał, którą grała Ida Benita, i otwiera tak na oścież drzwi, i to jest właśnie fotografia z tego filmu, wydrukowana w takim większym formacie, i ona jest powieszona na ulicy. A ja nie mogłam przejść obok tego obojętnie, dlatego że jak wiecie, Eugeniusz Bodo to mój idol, niestety nie żyjący, ale idol, więc musiałam mieć zdjęcie ze swoim idolem i jestem po prostu bardzo z tego powodu zadowolona. Ja już, słuchajcie, kończę tego vloga, mam nadzieję, że on się Wam spodobał, że jeżeli będziecie w Warszawie, to odwiedzicie ten fotoplastikon, bo to jest sztos, po prostu mówię Wam. Panowie mi tutaj już walą od remontu windy, więc postaram się jak najszybciej skończyć, żeby nic nie było słychać więcej. Słuchajcie, jak zawsze i niezmiennie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, klikania kciuków w górę, jeśli ten albo jakikolwiek inny filmik Wam się podobał. Jak chcecie, to napiszcie komentarz. Jak zasubskrybujecie, to wciśnijcie dzwoneczek, to Wam przyśle powiadomienie, że dodałam nowe wideo. Ja już się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, pa pa!